Witamy w kolejnym odcinku Życia bez Gruchy. Dziś mamy okazję gościć bardzo ciekawą osobę, z którą właśnie poznałem się przed nagrywaniem podcastu i teraz przedstawię Wam przedsiębiorcę, twórcę online, dewelopera i foundera kilku ciekawych startupów. Bogusz Pękalski, twórca Akademii SAS, founder i CEO Mailinger oraz co-founder Polisa w chmurze. Oprócz bycia founderem, Bogusz jest również szczęśliwym mężem i tatą, gitarzystą, podróżnikiem, a nawet żeglarzem. Słucha nas wielu programistów. Jestem przekonany, że będą mogli się dzisiaj od Ciebie wiele nauczyć. Bogusz, witamy Cię na podcaście. Dzień dobry, dzień dobry. Witam i dziękuję za zaproszenie. Boguś, mamy taką naszą tradycję, jeżeli słuchasz jakichś wcześniejszych podcastów, jest to inne od innych podcastów, gdzie wiesz, ludzie wchodzą od razu o technologii, odsprzedają produkt, pokazują, u nas wierzymy w to, że za każdym projektem stoją osoby, i te osoby mają historię, która przekazuje energię do Timu, do ludzi, do klientów, i tym klienci kupują, a później jest produkt, dlatego mógłbyś nam opowiedzieć teraz o sobie, skąd pochodzisz? I kiedy miałeś styczność pierwszą z programowaniem, czym się zajmować, jak to się w ogóle zaczęło, najlepiej od, wiesz, nawet skąd się, gdzie się urodziłeś od tego momentu? <grym> no to mogłoby nam zająć to kilka godzin, jakbym taką całą opowieść chciał tutaj snuć. Ale tak w skrócie, urodziłem się w Warszawie, mieszkam, mieszkam w Warszawie od zawsze. Pierwszą styczność z programowaniem miałem bardzo, bardzo wcześnie, bo w jakimś wieku 8-9 lat. Ja wtedy działałem na takim komputerze, który się nazywał komputer 64. Tutaj wiadomo, no, ten okres dla Polski był dosyć, dosyć trudny, tak przed te, te okolice około 89 roku. Nie ta technologia napływała z dosyć dużym opóźnieniem do Polski. Tam kiedyś się pisałem jakiegoś blog posta o tym jak Zaczynałem na tym komputerze 64. Ludzie się zdziwili spoza z, z Polski, że czemu taki stary komputer? już Wtedy były dostępne dużo, dużo nowsze. No, w Polsce było jak, było jak było. Taki komputer miałem dostępny. Więc poza graniem, oczywiście, którym, od którego się wszystko zaczęło, w pewnym momencie zacząłem. E, miałem taką książeczkę, e, w której były napisane różne takie dziwne, dziwne znaki, które można wpisać do komputera. No i zacząłem je wpisywać i zobaczyłem, że coś się faktycznie dzieje. E, i jako taki 8-9 latek poczułem jakąś taką moc, że coś mogę zrobić, komputer wykonuje moje, moje polecenia, więc jakby zakochałem się w tym, w tym temacie. No i później. Byłem, pasjonowałem się tym programowaniem, komputerami, uczyłem się różnych, różnych języków programowania, zacząłem robić jakieś strony, to były strony o grach, o Diablo, tą, Tom, Tom tego typu rzeczy. Później właśnie wszedłem już bardziej w programowanie, od takich języków jak Pascal, potem trochę web typu PHP, jakiś C++, no potem zająłem się technologiami dotnetowymi, C Sharpem. No jakby... Naturalną moją ścieżką zawsze chciałem być tym programistą, który siedzi, po prostu pracuje jako programista, więc poszedłem na studia informatyczne. No i po, już w trakcie studiów na trzecim roku zacząłem pracować etatowo jako programista, deweloper w różnych firmach. Najpierw to były małe firmy, to były małe firmy, duże firmy. Przez jakiś czas współpracowałem z Microsoftem, tak, pracowałem też w takich malutkich startupach, w dużych software house'ach, więc tego doświadczenia, doświadczenia było, było dużo. No, ale zawsze jakby gdzieś tam na boku chciałem budować swoje projekty. Budowałem projekty tak hobbistycznie, więc to zawsze gdzieś we mnie we mnie siedziało. Ta dusza tego, tego twórcy, który nie do końca spełnia się w 100% tak kreatywnie, no pracując w jakiejś dużej firmie i robiąc jakieś biznesowe ekrany, które tak naprawdę no, nie do końca mnie interesowały. Super i Wiem, że nagrywałeś z Grzegorzem Rogiem, którego pozdrawiamy serdecznie. Jak się poznaliście w ogóle? Tak wyjdę off script. Mamy tutaj przygotowaną jakby agendę, ale chciałem właśnie yy, Jasne. żebyś nam powiedział jak się poznaliście i jak to się w ogóle stało. Yy, tak, z, z Grześkiem, kurczę, nie pamiętam dokładnie jak się, jak się poznaliśmy. W, wydaje mi się, że on aha, on chyba do mnie napisał gdzieś tam na, na Twitterze, yy, potem ja do niego napisałem w jakiejś innej sprawie. Potem stwierdziłem, kurczę, może go zaproszę do podcastu, zacząłem czytać jego materiały, interesować się jego osobą, od, odkrywać to wszystko, wszystkie projekty, które on robi, też jest naprawdę jest niesamowity. Później właśnie nagraliśmy ten podcast, potem jeszcze go zaprosiłem do Akademii SAS w roli mentora, więc też był na spotkaniu z naszymi, naszymi deweloperami, w ich drodze właśnie w budowaniu startupów P pomagał nam bardzo fajnie. Więc bardzo, bardzo Grześka polecam, polecam nasz podcast. Jeżeli ktoś ma ochotę, to Startup My Way można wpisać sobie na YouTubie i, i, i zobaczycie, ta rozmowa była, była bardzo, bardzo, bardzo fajna, dobrze, dobrze oceniana. Rozmowa o UX, właśnie o, o startupach. Jeszcze Mirek Burnejko u nas był na podcaście. Wiem, że razem też prowadzicie podcast i biznesy. Też, jakbyś mógł powiedzieć, właśnie krótką historię, jak razem tam się poznaliście, żeby słuchacze, którzy, nie wiem, przychodzą od Milka, czy od Ciebie, czy od nas, żeby też mogli w miarę połączyć te kropki u tak. siebie w głowie. Tak, wszystko, wszystko to się łączy. Na pewno mi bardzo pomaga podcast, tak? Tak jak zapewne Tobie, tak? Po prostu zapraszasz, możesz pogadać przy, na przykład przez godzinę z, z jakąś osobą, i potem się okazuje, że połowa ludzi się gdzieś tam zna. Ty znasz bardzo dużo ludzi, ja znam dużo ludzi I ten network, ten network się buduje Z Mirkiem historia jest Dużo, dużo wcześniej się zaczyna Mirek zaczął prowadzić Swojego vloga Nagrywał po prostu dzień po dniu swoje życie Jak pracuje na etacie I stara się zbudować jakąś firmę Dzisiaj Mirek jest na poziomie Wielomilionowych firm Jest prezesem wielu, wielu firm Ma bardzo duże, duże te, te biznesy I ja oglądałem tego Oglądałem tego vloga i potem zacząłem właśnie prowadzić podcast, stwierdziłem, że Mirek jest fajną osobą, którą mogę zaprosić, więc zaprosiłem Mirka, napisałem do niego po prostu, czy wpadniesz do mnie do podcastu, on się zgodził i tak się zaczęła, zaczęła nasza znajomość, też jestem jego klientem na jego kursy, on z kolei jest moim klientem, razem prowadzimy podcast, biznes dziś, swoją drogą dzisiaj odcinek nowy wyszedł po, po przerwie. No i współpracujemy na różnych płaszczyznach, a prywatnie jesteśmy dobrymi kumplami po prostu. Świetnie. Wspomniałeś właśnie o Mirku, że z etatowego programisty, znaczy nie z, et z, z etatu przeszedł na miałą drogę, no nie, że, żeby założyć własną firmę. Tak, a tak. u ciebie to było z etatowego programisty, zdecydowałeś się zostać przedsiębiorcą i prowadzić swoje startupy. Wiem, że kilkukrotnie już o tym wspominałeś u siebie na podcastach, ale uważam, że jest to na tyle istotne, że warto abyś w dużym skrócie, bo mamy jeszcze pytania inne, e, przedstawił nam ten proces właśnie i naszym widzom twój teraz przejścia z etatu do e, właśnie you know, wiesz, przedsiębiorczości. Nie wiem, może ktoś u ciebie z rodziny był przedsiębiorcą? Tak. I miałeś taką zajawkę? E, nie, nie, zupełnie jakby w mojej rodzinie. Wszyscy gdzieś tam pracowali, pracowali raczej, raczej w różnych firmach. Więc raczej tutaj ma, mało tej przedsiębiorczości było, więc nie wiem, zupełnie jakby nie wyszło to jakby z, z mlekiem matki, że tak powiem. Zawsze wiesz, inspirowała mi taka niezależność. Po pierwsze niezależność, a po drugie budowa własnych produktów. Od zawsze budowałem te swoje projekty, jakieś produkty czy, czy małe, hobbystyczne. I Zawsze mogłem wiesz, decydować, po pierwsze, że ja chcę coś zbudować, no i potem tworzyłem tak od zera, od zera powstawała, powstawało jakieś dzieło, jakiś taki, e, taki, taki projekt, więc to mnie zawsze inspirowało. No i też właśnie używałem programowania, żeby, żeby to, to robić. Wcześniej jeszcze e, bardzo lubiłem budować z klocków Lego. To jest w zasadzie bardzo podobny proces, po prostu masz zestaw jakichś klocków i budujesz jakieś rzeczy, tak. E, więc potem to programowanie dało bardzo podobny zestaw tych, tych narzędzi do budowania po prostu czegoś z niczego. No i gdzieś pracując jako programista, czułem to, no, że jednak nie mam tej niezależności, że muszę budować to, co ktoś chce albo klient, albo pracodawca. I na początku na pewno bardzo fajnie, bardzo fajnie było pracować przy nowych projektach, poznawać nowe technologie, budować jakieś, jakieś rzeczy w zespole. Więc tu na pewno się dużo nauczyłem. To też nigdy nie powiem, że to był jakiś zmarnowany czas, że powinienem to zacząć robić wcześniej. Że oczywiście powinienem zacząć budować te firmy wcześniej, no ale z drugiej strony ciężko zrobić to też bez doświadczenia. No i w pewnym momencie zacząłem budować mój pierwszy startup, który się nazywał GroupMark. On niestety no, zakończył się śmiercią naturalną. Zbudowałem serwis, którego nikt na dobrą sprawę nie chciał używać. To było to klasyczne podejście, czyli siadam, koduję stronę logowania, rejestracji, wszystkie feature'y, a potem próbuję zaprosić jakichś ludzi, ale oni niespecjalnie widzą w tym wartość. Więc tak ciągnąłem przez dwa, dwa lata, oczywiście pracując na etacie dalej, gdzieś na godzinach przez dwa, czy dwa i pół roku to sobie istniało. No i niestety w pewnym momencie no, stwierdziłem, że zamykam to. Myślałem o tym, żeby, żeby jakoś to spivotować, żeby coś, coś zrobić, zrobić innego, jakoś ciągnąć dalej ten projekt. No i wtedy zacząłem pisać bloga startup My Way, StartupMyWay, StartupMyWay.com, na którym... Chciałem pokazać tą moją drogę, te, te moje zmagania, to, 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 to co robię. Wtedy zacząłem tego bloga pisać po angielsku. Chciałem już tak totalnie, globalnie iść. Byłem zafascynowany też takimi historiami, że ludzie stawiają te projekty, piszą, co tam się u nich dzieje, jak, jak to idzie i jak, jak im się udaje. Chciałem zrobić to samo. No i napisałem takiego blog posta, że szukam pomysłu albo czegoś nowego, albo może coś z tym starym projektem zrobić. No i ten post przeczytał mój, mój kolega z, z jednej z byłych firm. I po prostu zadzwonił do mnie, że on ma, ma jakiś projekt, ma jakiś pomysł, coś tam ma zrobione i może byśmy się połączyli siły. No i po prostu spotkaliśmy się z Krzyśkiem i tak powstała koncepcja Policji w Chmurze. On już wtedy miał, miał domenę, miał taką prostą aplikację desktopową. Chciał to przenieść do weba, ale powiedział, że nie zrobi tego sam. Więc po prostu jako wspólnicy rozpoczęliśmy pracę nad tym, nad tym produktem. I po godzinach to sobie ciągnęliśmy, 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 aż do momentu, kiedy po prostu już przyszli klienci, zaczęli korzystać, potrzebowali kontaktu z nami, nowych funkcji, rozwoju, a my siedzieliśmy na etatach, no nie mogliśmy tego zrobić, tak? No i ja wtedy zdecydowałem, że, e, że odchodzę, odchodzę z pracy i w 100% przechodzę do, e, do Policji w Chmurze. No i później, później po jakimś czasie dołączyły kolejne osoby, dołączył również Krzysiek i tak to, tak, tak to się zaczęło, ta cała historia przedsiębiorcza. Super, no to opowiedz nam właśnie, jak... Y Czyli on, zaczął, Krzysiek, zaczął budować tą aplikację SaaS, później przedstawił ci okazję, tak? I zostałeś co-founderem? <ścoughs> tak to wyglądało? <laughs> <Moore 'a> Może tak powiedzieć. On nie budował aplikacji SaaS, on zbudował dla swojego znajomego zbudował aplikację desktopową. Taką, że wiesz, za jakiś tam bezcen, zapłać mi stówkę i sobie możesz korzystać, po prostu zainstaluj na komputerze. To nie było, w, nie był SaaS, tak? To nie było w chmurze, to było instalowane na komputerze. E, prosta, prosta aplikacja i potem stwierdził, że kurczę, może fajnie by było to przenieść właśnie, for, zrobić z tego e, SaaS. Tak, czyli taką aplikację chmurową, dostęp przez przeglądarkę, czy przez telefon. E, ale po prostu on czuł, że sam tego nie zrobi, że nie ma tej motywacji, że potrzebuje kogoś, a ja akurat szukałem, napisałem tego blog posta, on go przeczytał, więc taka też lekcja, że warto się dzielić tym, co robimy, bo nie wiadomo, kto to czyta. Po prostu, może 50 osób cię przeczytać, powiesz, o Jezu, no porażka, no, nie piszę więcej, ale tak naprawdę jedna osoba wystarczy, żeby zmienić jakąś tą twoją ścieżkę dalszą, więc on miał tą jakby... Taki, taki zaczątek, a my zaczęliśmy budować od zera tą aplikację w formie, formie webowej na podstawie tego, co było zrobione tam. tak? Potem to się oczywiście rozwinęło bardzo, bardzo szeroko. No i w ogóle no, weszliśmy do czołówki tych aplikacji dla agentów ubezpieczeniowych w Polsce. Nawet jeden z największych agentów, taka sieć agentów, która się nazywa Unilink, kupiła taką licencję dożywotnią dla całej swojej siatki 8 tysięcy agentów. Więc taki taki, taki duży, duży deal. Też mamy za sobą taki troszkę social proof, że największe firmy biorą nasze rozwiązanie zamiast budować swoje, bo po prostu nasze, nasze jest dobre i nie opłaca się budować swoich rzeczy, jak są dobre, i można je jakoś tam wdrożyć u siebie. To podrążmy ten temat polisy w chmurze, dlatego że, no tak jak powiedziałeś, jest to obecnie. Narzędzie w czołówce rozwiązań dla agentów i agencji ubezpieczeniowych w Polsce. No i dokonałeś, tak dokonaliście tego tylko i wyłącznie ze środków własnych czasu umiejętności. Tak. Tak. Więc jaka tu jest. Nie wiem, nie lubię tego stwierdzenia. Recepta, jedna, jedyna, przepis na, 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 na sukces, czy, czy właśnie. Nawet sukcesem nazwał taką właśnie walidację i coś, że. Jest produkt potrafi rozwiązać problem i sprzedać go. No, nie? no i to może to jest ten sukces właśnie, no nie? ta sprzedaż, ten deal. Więc jakbyś tutaj troszeczkę mógł o tym procesie opowiedzieć naszym ludziom, i przejdziemy do kolejnych pytań. Nie, nie ma czegoś takiego, jak, jakby jedna recepta, to jest efekt codziennej pracy, i to jest efekt po prostu jakichś tam poświęceń. No, i jedna rzecz, która, która tutaj była, która nam się udała od, od pierwszego dnia, to fakt, że mieliśmy, powiedzmy, ten pomysł zwalidowany, tak? Czyli przyszedł, do, do Krzyśka przyszedł jego kolega agent i mu powiedział, że potrzebuje to, to i to i żaden program mu tego nie daje obecny na, na rynku. No i on zbudował dla niego jakieś customowe rozwiązanie, czyli jedna osoba stwierdziła, że no, to, tak, to, tak to ma wyglądać i, i to jest fajne, więc jakaś walidacja tego pomysłu była, tak? Ten produkt rozwiązywał problem. Tak? Przeniesienie potem tego do weba i rozszerzenie tego o wiele, wiele innych funkcji to była na następstwo, bo bardzo wiele osób się wykłada na tym, że nie wie co zbudować, albo buduje coś, co nie rozwiązuje żadnego problemu, nikomu się nie przydaje. Więc Ja to też nazywam takim modelem: jeden, jeden problem, jeden, jeden klient, jeden problem, że możemy rozpocząć budowę startupu od tego, że znajdziemy jednego klienta, który chce jakieś customowe rozwiązanie dla siebie. No, jesteśmy w stanie w miarę oszacować, czy takich ludzi będzie więcej, czy nie. Jeżeli tak, to możemy powiedzieć dobra, słuchaj, to ja ci zbuduję to rozwiązanie za pięć razy mniejszą stawkę niż normalnie byś zapłacił rynkowo, ale ja będę mógł dystrybuować ten produkt dalej, tak? Zbuduję go po prostu inni ludzie będą mogli z niego z niego korzystać. Więc wtedy budujesz coś co, na czym po pierwsze od razu zarobisz, bo ten klient ci zapłaci jakieś pieniądze, może mniejsze, tak? Ale ty będziesz mógł to dystrybuować dalej w formie takiej sasowej, abonamentowej do, do innych klientów. To jest jeden z ze sposobów, które rekomenduję gdzieś tam tym moim ludziom w Akademii SAS, i sporo osób korzysta z tego i, i, i to działa. Bo nawet jeżeli ci nie wyjdzie i wielce osób tego nie kupi, no to i tak zbudujesz coś, co miał sens i zarobisz tym pieniądze za, za, za Twoją pracę. Może nie takie, jak byś mógł, tak? No ale potencjał jest, jest bardzo duży. Pociągłeś za spust i dokonałeś, właśnie coś zrobiłeś. Zawsze mówię, jakiś. Ja ludziom zawsze mówię, jakiś side projects, czyli takich projektach ubocznych, nawet jeżeli to testować, właśnie i uczyć się tego procesu całego to jest piękne. praca tak, z klientem, tak. słuchania rynku, nie tylko programowania i to mówię bardzo często dla programistów i dla osób takich umysłów bardziej ścisłych ale nie tylko generalnie nie wiem, tam, Mirek, nawet, czy Ty wspominałeś właśnie, że czy nawet jesteś w różnych startupach tak. i Mirek mówił chyba u Ciebie na podcaście, że on w różnych Czy tam, nie, czy Grzegorz to mówił, że on chciał w różnych jakby pracach pracować? Grzegorz Róg, mówię, mhm. żeby właśnie zdobyć więcej doświadczenia, no nie? Więc teraz... No po... i jakby jeszcze, hmm. jeszcze Kontynuując tą myśl, no pytałeś się, jakby co, co było, co było tą receptą. No tutaj to, to jest jedna rzecz, że mieliśmy coś, co miał sens, jakby ten produkt, no a później to była po prostu praca tego typu, że robiliśmy listę tych agentów, braliśmy telefon i po prostu do nich dzwoniliśmy, bo to jest też o tyle o tyle ciekawe, co jakby i, i, i trochę niekomfortowe, że jednak agenci ubezpieczeniowi oni pracują na telefonie głównie. Oni, piszesz do nich maila, oni nie odpowiadają na maila. Po prostu to, to nie są ludzie z IT, którzy nie odbiorą telefonu, ale piszą na maila w 5 minut, tak? To są ludzie, którzy siedzą na telefonie cały czas i dzwonisz do nich i po prostu nie odbierają i nie ma dla nich problemu, więc... I, i ludzie... I i ta... Ja miałem problem z tym, nie? Żeby, żeby dzwonić. Tak, i tacy ludzie właśnie nietechniczni, ich jest wiele. Ogromny rynek właśnie z ludzi nietechnicznych, do których trzeba zadzwonić, porozmawiać i wyjaśnić prostym językiem, nie mailem, bo oni cię nie zobaczą, nie usłyszą, nie wiedzą, kim jesteś, ale właśnie pokazać się no nie i porozmawiać. I oni wtedy, naj, najlepiej to działa właśnie, też mam produkt właśnie dla ludzi nietechnicznych, nie to wiem jaka jest różnica. Zupełnie inaczej podchodzić do kogoś, to jest o technologii, rozmawiać o tak. oprogramowaniu, a zupełnie do, do rynku, który właśnie jest nietechniczny i do takich właśnie ludzi, znaczy nie, nie wszyscy, no. ja, nie, nie, nie chcę tak, generalizować, tak. ale generalnie jest część społeczeństwa, która... Chce robić swój, wykonywać swój zawód, są w tym mega super. Na przykład, nie wiem, prawnicy, czy ludzie, którzy, nie, wiem, w branży budowlanej pracują nie tylko. I chcą używać tylko technologii, nie chcą jej budować w tak. sensie technologii, nie wiem, jakiejś webowej, czy tak dalej. Nie, ma, ma, masz 100% masz, masz racji, ja bym powiedział, że ta branża ubezpieczeniowa jest bardzo mało, e, jakby skomputeryzowana. Że oczywiście, oczywiście każdy ma laptopa i, i, i tak dalej, ale no, miałem sytuację, że szedłem na przykład. Taka, taka mała anegdotka. Chodziłem sobie na lunch, zawsze z biura, przychodziłem koło takiej agencji i nigdy jakoś nie miałem odwagi tam wejść. No i w końcu w, w pewnym momencie wszedłem tam po prostu, tak, tak Darek Sales, po prostu z ulicy. No i. Pa, pan w środku mi powiedział, że no, wszystko fajnie, on, on, on nie ma Facebooka, tak, więc nasze reklamy na Facebooku no, do niego nie docierają, bo on nie ma Facebooka, on nie korzysta z Facebooka, on w ogóle nie korzysta z takich rzeczy. I ma, ma jakiś program, który 10 lat temu mu jakiś kolega dał, zrobił mu coś na kolanie, że płaci za niego jakieś kosmiczne pieniądze, tam nic się nie da zrobić, no, ale mimo wszystko, mimo tej całej oferty, on, on je tak do nas, do nas nie dołączył ostatecznie. Mówi, że tak, 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 ale yy, bo. To, to jest jedna rzecz, że warto tym ludziom pomagać, rozumieć tę technologię, ale z drugiej strony jest to, jest to trudne. Ja między innymi dlatego odszedłem operacyjnie z Policji w Murze w, w zeszłym roku, dlatego że po prostu widziałem, że nie jestem w stanie wykorzystać swojego potencjału, bo... Miałem taki dysonans, że z jednej strony mam swoją społeczność, mam podcast, prowadzę social media, instagram, webinary i tak dalej. A z drugiej strony mam klientów, którzy zupełnie nie korzystają z tych kanałów komunikacji. I stwierdziłem, kurczę, jak ja bym miał produkt, który mogę dać tym ludziom, którzy mnie gdzieś słuchają, oglądają, i tak dalej, no to. Czy to nie byłoby dużo prostsze? No i okazuje się, że tak. I dlatego rozpocząłem w ogóle pracę nad, nad nowymi, nowymi projektami, a, t, a projekt dalej Polica, Polica w że jest prowadzony teraz przez Krzyśka jako, e, jako CEO. E, razem ze wspaniałym zespołem i wszystko się tam fajnie rozwija. No to myślę, że to jest taka bardziej kombinacja, nie tylko jedna recep nie tylko jeden jakiś klucz, który otwiera to, że no, zrobiliście. Ten sukces, właśnie z tą polisą tak. w chmurze, no, nie? więc y, dzięki za podzielenie się Twoim doświadczeniem na, na ten temat. Teraz przejdźmy dalej, bo też wspominałeś właśnie o kolejnym projekcie, czyli o Akademii SAS, gdzieś tam napomniałeś, tak. no, nie? no, ale jesteś mężem, ojcem, prowadzisz kilka, <gry> kilka rzeczy, jeszcze uczysz do tego, i tutaj dzielisz się tym właśnie swoim doświadczeniem już bardziej. Jakby tak, że tak powiem, krok po kroku. Tak, dokładnie. Jest tam metodologia i... Teraz pytanie do ciebie, żebyś opowiedział o tej Akademii SAS, a kolejne pytanie, czy faktycznie da się nauczyć ludzi taką metodologią krok po kroku, żeby oni zrobili coś i nie wiem, nie mówię o takim wielkim sukcesie, że mają być najbogatszym człowiekiem na świecie, ale żeby byli tak, ty mówisz właśnie, takim bardziej niezależnym człowiekiem i mi się wydaje, żeby bardziej dużo rozumieli... Poza tym, gdzie są jako programiści. I to mi się też tak. właśnie podoba, i dlatego mówię, że mamy bardzo dużo wspólnego, bo e, zarówno i ty, i ja mamy taką misję, właśnie, że chcemy, żeby. My to nazywamy taką no gruchą. Czyli nie jesteś <laughs> gruchą. Bo dużo ludzi, którzy są schowani w swoim boksie, uważamy, nie do końca są gruchą, bo mogą też dużo y, dostarczać i robić, ale bardzo często te osoby są zamknięte, nie chcą się rozwijać i nie dostarczają rezultatów po prostu w teamie. Więc y, przechodzimy teraz do Ciebie właśnie. Jak u Ciebie to wygląda z Akademią SAS i dlaczego promujesz to, żeby właśnie ludzie się stali tacy niezależni poprzez to, że mają jakiś swój właśnie SAS projekt? Tak, więc ja też mam jakoś gdzieś tam są to dusze, dusze nauczyciela y, od, od, od dawnych, dawnych czasów. Może dlatego, że też w mojej rodzinie jest, byli byli nauczyciele y, i gdzieś tam byliśmy związani z edukacją i, i z akademią i tak dalej. Ale już od szkoły podstawowej czy, czy później starałem się gdzieś tą wiedzę, którą ja zdobyłem, wtedy to była wiedza o oprogramowaniu, gdzieś przekazywać, więc zacząłem prowadzić jakieś koło naukowe, potem w liceum robiłem to samo, na, na studiach założyłem grupę dotnet, na uczelni prowadziłem tą grupę dotnet, przychodzili ludzie. Też część, część z nich do dzisiaj jest moimi, moimi e, dobrymi znajomymi. Niektórzy nawet dołączyli do moich projektów, żeby mi, żeby mi pomagać. No i gdzieś tam zawsze, po pierwsze, brałem tą wiedzę, e, a po drugie, starałem się oddać oddać tą wiedzę. Tak po prostu, bez niczego. E, mam z tego dużą satysfakcję, bo to też jest. Bo to też jest. E, w ogóle są takie badania, że jeżeli komuś pomagasz, e, to w mózgu zachodzą takie e, takie. Drobne zmiany, które zachodzą też na przykład przy, przy braniu narkotyków, typu, typu heroina, tak? W sensie, że jesteś w stanie wejść na taki, taki high, który naprawdę biochemicznie jest w jakiś sposób zbliżony, oczywiście na jakimś mikro, mikropoziomie. Do, do zażywania właśnie takich euforycznych y, narkotyków. Więc po, po, uwaga, pomag pomaganie uzależnia, <laughs> ale jest, jest zdecydowanie zdrowsze y, niż, niż jakieś używki. Y, więc ja w momencie, jak budowałem policję w chmurze, wtedy zrobił się taki boom na kursy online. Wszyscy wydawali kursy online y, i fajnie to wyglądało. I ja zacząłem korzystać z kursów online i mi naprawdę one pomogły. Stwierdziłem, kurczę, dobra, to ja teraz chcę oddać coś, coś dalej i zbudowałem właśnie. Rozpocząłem y, Akademię SAS i uruchomiłem mój pierwszy program, który się nazywał Od, od dewelopera do foundera, gdzie zrobiłem po prostu dokładne, takie super szczegółowe case study policy w chmurze, czyli od tego jak ja jestem programistą, wszystkie kroki, krok, 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 krok po, po kroku, y, walidacja pomysłu, wymyślanie pomysłów, budowa MVP, budowa produktu, budowa stron, rozmowy z klientami itd., tak itd., tak żeby zrobić taki e, cały kompleksowy produkt dla programistów, którzy chcą być founderami, na moim doświadczeniu, bo ja tak zrobiłem, udało mi się to zrobić e, i stwierdziłem, że tym się podzielę. I to ma bardzo dobry odzew. W tym momencie mamy ponad 500 osób, e, którzy dążą do tego, do tego celu bycia founderem, więc we wrześniu będziemy otwierać kolejną edycję już siódmą, bodajże. I też zapraszam mentorów do tych, do tych edycji, więc miałem wspaniałych mentorów sasowców, między m.in. Grześka Roga. W tej edycji mieliśmy Michała Sadowskiego z brand 24, mieliśmy Maćka Filipkowskiego, ex CEO Dela na Europę, tej centralno-wschodniej, anioła biznesu. Dziesiątki, dziesiątki wspaniałych osób mieliśmy jako mentorów. No, i pytaj, czy się da. A jakby Akademia Saas była na początku tym jednym programem, potem rozszerzyliśmy to Akademię Globalnego Startupu, którą prowadziłem. Zaprosiłem zewnętrznych instruktorów, żeby oni się podzielili wiedzą, więc zaprosiłem Błażeja Abela, CEO i foundera Landingi globalnego sasa a do, 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 stron, do stron Landing Page, żeby on podzielił się dokładnie swoim takim wysokopoziomowym, wysokopoziomową wiedzą CEO, tak? Ten program to jest taki SaaS CEO, co musi wiedzieć CEO, żeby prowadzić globalny, globalny startup. Uruchomiliśmy jeszcze programy o sztucznej inteligencji, o sprzedaży, więc, więc naszym celem jest po prostu, żeby więcej osób budowały własne produkty, a szczególnie programistów, bo jakby z tymi osobami łatwo mi jest rezonować. No i czy, czy łatwo jest nauczyć takie osoby, żeby w ogóle coś, coś zrobiły? Więc ja się tego cały czas uczę i teraz nagrywam w ogóle wersję 2.0 tego kursu, bo bardzo dużo osób się zacinało na, na pomyśle, na tych pierwszych krokach, na tym, że oni nie wiedzą, to może odłożył, a potem jak odłożyli już, to, to już nic nie robią. Więc ja staram się w nowej wersji naciskać na to, żeby zrobić cokolwiek podaje sposoby jak wygenerować jakieś pomysły, żeby postawić tego landing page'a, wrzucić na social media. To naprawdę ja włączyłem kamerę i zrobiłem to w ciągu nie wiem półtorej godziny cały proces od wymyślenia pomysłu, kupienia domeny, wymyślenia nazwy aż do wrzucenia tego na social media, poproszenia o feedback i zebrania pierwszych 10 osób zainteresowanych. Było to półtorej godziny, tak? <laughs> e więc czyli po prostu się pociągnij, po, pociąg właśnie pociągnij za spust. To jest bardzo ważne. A co mi się super spodobało odnośnie tego, jak ty prowadzisz to, to jest sposób właśnie na case study. Czyli była ta poliza w, w chmurze, to było raz. I też właśnie o tym zrobiłeś kurs. Jak to robić krok po kroku od programisty. I teraz... Jest mailinger, który dokładnie tak ta, ta samo jakby udowadniasz na podstawie projektu, który budujesz, który monetyzujesz, komercjalizujesz, a nie to jest jakiś wiesz wy, gdzieś tam wymyślony na, 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 na cele tylko kursu, po prostu projekt, który porzucisz później i tyle. Tak. Faktycznie ludzie będą sobie mogli przerobić, zostać jeszcze nawet klientami, może mailingera albo zapisać się, używać. I do tego jeszcze będą widzieć, jak Ty później rozwijasz to, czyli to cały czas będzie zdobywało klientów, więc opowiedz właśnie teraz, dlatego że no, jakby newslettery stają się coraz bardziej popularne, takie w zamkniętej community, no nie? To może właśnie mhm. opowiedziałbyś nam o tym mailingerze i w jaki sposób yy, może on pomóc w obsłudze tego newslettera. No to jest właśnie bardzo ciekawa, ciekawa sprawa z genezą tego, tego mailingera, bo to, co ja przed chwilą powiedziałem, że w tym nowej wersji kursu, ja tam wyklikuję, generuję nazwę i wymyślam pomysł, i kupuję domenę na żywo, i to wszystko jest w lekcjach, może sobie zobaczyć. To jest właśnie początek mailingera. I ten projekt powstał w formie takiej. Takiej, takiego przykładu i nie mieliśmy tego faktycznie implementować, ale po tych pierwszych krokach, gdzie właśnie wrzuciłem na social media, na grupy, poprosiłem o feedback, ludzie zaczęli pisać, że to jest super pomysł, że chcemy to, tak, to wszystko jest, można zobaczyć, jak się, jak ktoś by miał ochotę kiedyś zostać kursantem, to, to wszystko to będzie można zobaczyć po prostu na lekcjach, gdzie, gdzie, gdzie ja to robię i potem mój znajomy, mój znajomy z którym robiliśmy inny projekt wtedy, który obecnie zatrzymaliśmy, tak? Po prostu staraliśmy się iterować po różnych projektach. Zapytałem się, czy robić proof of concept, tak? Czy, czy budować jakiś prototyp tego, tego rozwiązania? No ja mówię, no dobra, to czemu nie? Tak I od tego, od tego wszystko, wszystko się zaczęło. Już dzisiaj, wiesz, mamy spółkę, mamy, mamy już klientów. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie płacą. Na razie mam taki darmowy okres bety, tak ale nie płacą też z takiego proizajalicznego proiz 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 powodu, że jeszcze spółka nie ma swojego konta bankowego i nie możemy wystawiać faktury. <grym> ale, ale w ciągu miesiąca to się wszystko zmieni. Oczywiście te pierwsze osoby zawsze starają się doceniać i gdzieś tam wpuszczać je po promocyjnych cenach. No ale mamy klientów, którzy już zarabiają pierwsze tysiące złotych na naszej platformie, na swoich płatnych newsletterach. E, więc Przechodząc, jakby do w ogóle koncepcji płatnych newsletterów, to jest coś, co w Polsce jeszcze raczkuje, myślę, że się będzie bardzo mocno rozwijało. W Stanach no, jest tego ogrom i niektóre biznesy newsletterowe generują wielomilionowe przychody. Jest taki newsletter, który się nazywa Wantram Report. To jest newsletter dla branży rolniczej, dla inwestorów w branży rolniczej. I on ma przychod na poziomie 36 milionów dolarów. Tam jest subskrypcja 60 dolarów miesięcznie lub 600 dolarów rocznie. Tak? To jest po angielsku, więc jest to jakby globalny biznes. I w tym biznesie pracuje chyba 7 osób łącznie. Czyli taki payroll to jest około pół miliona dolarów. Przy przychodach 36 milionów dolarów. Za wysyłanie maila, tak? To, to jest chyba mailing dzienny w ogóle, tak? Więc tam, tam tego materiału jest bardzo, bardzo dużo. No ale widać jakaś skala, jako w ogóle można skalę... I, I to jest jakaś nisza, tak? Co... Jakie, jakie to problemy rozwiązuje głównie? W, wiesz co... Kurczę, trudno mi powiedzieć. Nie znam tej branży w sensie, rolniczej. Nie w branży rolniczej. Mówię ogólnie o, ogólnie, newsletter. o właśnie newsletter, Dobra. jakbyś mógł trochę zawężyć. Wiemy, tak. że dla różnych branż można zastosować, ale głównie jakie problemy Więc taki Trzy takie kluczowe rzeczy, które też często podkreśla Mirek Brunejko, który też jest jednym z inicjatorów tego ruchu płatnych newsletterów w Polsce. On założył taką szkołę płatnego newslettera, gdzie po prostu pokazuje też w formie takiej case study, tak? On najpierw uruchomił jakieś płatne newslettery, zarobił kilkaset tysięcy złotych na tym, i teraz pokazuje, jak, jak, to, jak to zrobił, żebyś ty to, ty to mógł powtórzyć. Więc my się tak fajnie zgraliśmy, bo on robi edukację, edukuje rynek, a ja dostarczam narzędzie, którego po prostu nie ma, nie ma na rynku. Więc to sobie fajnie, fajnie tak działa. Jak ktoś chce się dowiedzieć więcej, to na YouTube jest takie darmowe nagranie. Można wpisać y, szkoła płatnego newslettera, czy płatne newslettery, to powinno, powinno wyskoczyć taką godzinę godzinę tam, tam można się sporo nauczyć. No, ale trzy takie podstawowe rzeczy, czyli albo daj ludziom zarabiać pieniądze, albo oszczędzać pieniądze, albo oszczędzać czas, tak? Czyli przykładowo, chcesz dać komuś zarabiać pieniądze, okej, okay, ty jesteś graczem giełdowym, to ja ci zrobię raz w tygodniu kompleksową analizę giełdy amerykańskiej, co rośnie, co spada, jakie są trendy i tak dalej, ty zapłacisz mi za to 29 dolarów na przykład, no i prawdopodobnie to ci oszczędzi, oszczędzi czas po pierwsze, a po drugie, da zarobić pieniądze, bo będziesz lepiej inwestował. Jedna rzecz, chcesz oszczędzić pieniądze. Jest taki newsletter, który się nazywa Scott Cheap Flights, gdzie po prostu grupa osób, czy, czy jedna osoba, czy, czy, czy kilka osób wyszukuje najlepsze deile na loty samolotami płacisz, po prostu dostajesz te deale raz, raz na tydzień, płacisz tam też powiedzmy 29 dolarów, no ale któryś z tych deali po prostu weźmiesz i oszczędzisz z kilkaset dolarów, więc no, jeżeli latasz samolotami i szukasz tanich, tanich lotów, no to to jest no brainer, tak? Na no, trzecia rzecz, oszczędzanie czasu, no to już na przykład różne newslettery takie newsowe, nie? że ktoś w danej branży przefiltrowuje większość kontentu, który się pojawił, i da ci takie, da, da, daje ci takie pigułki wiedzy, jeszcze fajnie opakowane, w ładnej formie, z ładnymi obrazkami, e, krótko, szybko i przyjemnie, na twojego maila, ty otwierasz, 20 minut później, po prostu jesteś, jesteś mądrzejszą osobą, czy 5 minut później. Bardzo mi się po podoba taki lead Morning Brew. Morning Brew to jest jeden z największych newsletterów na świecie, właśnie takich, takich newsowych. Mocno polecam. I oni mają taki, taki lead. E, Bądź mądrzejszy w 5 minut, tak? Be smarter in 5 minutes. Czyli generalnie z Więc... ogromu informacji, które prostu. są w internecie. Kiedyś mieliśmy takie platformy, no nie dalej są, tak jak ty robisz do szkoleń właśnie, a teraz y, ludzie jeszcze bardziej to jakby w pigułkę wkładają tą wiedzę i z tego ogromu informacji, czy to giełda, czy newsy, jakieś szkolenictwo, motywacja i in, różne inne rzeczy jeszcze wszystko to jest pakowane właśnie poprzez to, że jakieś połączenie z community też jest i zazwyczaj tak to widzę, że to wygląda, tak? Czyli jest, tak. jakby przejdźmy może drogę, jeszcze tylko jakby na koniec, jakim jest, gdzie jest punkt wejścia autorytetu? No bo ludzie chyba tego maila nie kupują tylko dlatego, że maila, tylko od kogoś, albo od jakiejś marki, albo od jakiejś osoby. Mógłbyś trochę opowiedzieć o, o tym elemencie autorytetu, wejścia, gdzie ten człowiek jak on zahacza o tego maila? Jasne, Jasne. więc są różne, różne podejścia. Jednym z podejść jest zrobienie, powiedzmy, takiego niesamowitego maila, tak? czy pie pierwszych dwóch, trzech, wyjęcie pewnych elementów i puszczenie ich w wersji darmowej. Czyli ja stawiam stronę, zapisz się na mój mailing, jest darmowy, ktoś się zapisuje i dostaje potem informacje, za które normalnie się płaci. Tak? Więc on ma ten efekt, wow, kurczę, wow, jaki to jest super, nie? Jeżeli mu to pomoże, to w każdym takim mailu możesz powiedzieć: Słuchaj, jeżeli chcesz tego więcej albo chcesz, to zależy, czy robisz w modelu, że wysyłasz coś, część, a, a potem możesz kupić więcej. E, to jest ok, ale do, dobrym też modelem jest wysyłasz coś, coś, ale coś jakby obok. Możesz kupić, tak? Niekoniecznie więcej tego, co, co już dostałeś, tylko coś, coś obok, co może być też super dla Ciebie interesujące. Przykładowo mamy newsletter The Hustle, który jest darmowy, który jest genialny, nie? który opisuje, co się dzieje w technologii, skraca newsy itd. itd. I obok mamy płatny newsletter Trends, który daje Ci. Informacje o tym, co trenduje w technologii, gdzie można wejść, jakieś, jakie są sygnały, yy, które nisze teraz się rozwijają, tak? Więc to jest połączone. To nie jest więcej tego samego, tylko to jest jakby połączone. Czyli taka osoba zapisuje się na przykład na mój darmowy mailing. Można się zapisać na mój darmowy mailing. I teraz ja co czwartek wysyłam takiego maila. Opisuję albo coś o startupach, albo coś o swoim, swoim biznesie, albo coś ogólnego, albo piszę artykuł, albo daję jakąś, jaką, jakąś fajną, fajną, oryginalną treść. I w każdym mailu piszę po skryptu, jeżeli masz ochotę, to zapraszam do, do klubu SAS, do SAS Lettera, do moich, moich, moich materiałów premium. Tutaj możesz dołączyć, jest link, wchodzisz na stronę, masz ochotę, podpinasz kartę i, e, i, zaczynasz, i zaczynasz działać. Więc darmowy mailing może być tw twoim punktem wejścia, bo na darmowy mailing po prostu podajesz maila i się zapisujesz. Jeżeli dostaniesz coś, co cię interesuje, no to prawdopodobnie zapiszesz się też na treści premium. Czyli segmentacja... Tutaj może być darmowe wejście, przejście później na ten premium, e e e sort of e-mail, tak. który też słyszałem właśnie, promujesz tą nazwę. I tam już tak. monetyzacja tej wiedzy. No i to w takim razie nie będę cię zatrzymywał, Bogusz, bo już jest późno w Polsce. I... Ja jeszcze mogę taki jeden tip no. ci dać, który zrobiłem Zrób, testowo. O, o, over, właśnie o, teraz. O, over, nowym... over delivery. A później ja ci zrobię, tak. ja ci zrobię ten postscriptum, PS, a później ja zrobię. Hmm. Do. E, <laughs> który ty też możesz wykorzystać, jeżeli masz ochotę monetyzować jakoś, jakoś te swoje materiały, który ja teraz zrobiłem po raz pierwszy i jeszcze tego nie ma oficjalnie, bo nagraliśmy nowy podcast Startup My Way u mnie w studio, wiesz, przyjechał gość, sobie siedzieliśmy tam na moim e, poddaszu startupowym, e, gadaliśmy i ja w pewnym momencie e, powiedziałem do kamery, że teraz będzie, będzie e, część, będą cztery pytania takie tylko dla Ludzi z klubu SAS, tak? I jakby one nie będą w publicznym. Będzie ta informacja w, w trakcie podcastu, potem będzie wiesz. Czt, nie? I, I kontynuacja po, ty, po, ty, po tym wyciętym materiale. I z informacją, że ten materiał jest dostępny tylko dla płatnych subskrybentów w, wersji, w tej wersji premium. I tam zadaje takie bardzo, bardzo kluczowe pytania typu, co było, co jest najważniejsze przy budowie startupu dla tego foundera, co by zrobił dziś, jeżeli zaczynałby od zera, na co by wydał 100 tysięcy złotych, jeżeli dzisiaj by budował startup od, od początku i jakie trzy rady dałby, dałby founder, founderom. Więc to są interesujące rzeczy, szczególnie, że cały podcast jest długi interesujący, widać, że ten gość naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy, tak, więc... To też może być jakaś zachęta do tego, żeby, żeby to dołączyć. Czyli z to psychologii niedokończona historia, tak? I... Trochę tak. Zobaczymy. I na, Eksperyment i, na razie. Zobaczymy, I na podstawie, wiesz co, słucham tutaj w Stanach yy, kilku, bo teraz dużo o inwestycji się uczę, wiesz jak to jest, Zarobić trochę kapitału, później uczysz się inwest... Trzeba inwestować. Trzeba inwestować. <laughs> więc uczę się właśnie o inwestowaniu i Słucham różnych y, ludzi. Jednego, jed, jednym z, te, z takich ludzi, których słucham, taki gościu, co zrobił na giełdzie chyba tam z 6 milionów dolarów w zeszłym roku. I on dokładnie to samo robi: leci z live'em darmowym, systematycznie, mm -hmm. potrafi zakręcić temat, i na samym końcu ok, lub w, nawet w trakcie zapraszam was. Tutaj macie kupon, wchodźcie do community. A na końcu później, o, y, dokładna analiza. Tak ty powiedziałeś, kilku rzeczy. Już, tak, już na naszej tak. płatnym. A później z Paypala jest link, płacisz mu tam, nie wiem, 300, 700 dolarów i masz wejście do grupy, no nie? Więc tak to, tak to właśnie widzę, że, 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 że tak zaczyna tutaj w Stanach. Nie wiem, czy to w Stanach, czy to w Polsce już też jest robione. Więc dziękuję za podzielenie się i będziemy. No i jakby do tych płatnych newsletterów możemy dodać, tak jak mówiłeś, dodatkową społeczność typu ja wczoraj uruchomiłem. Dedykowany kanał Slack tylko dla klubu SAS. Więc tam się wszyscy mogą poznać, tam wszyscy mogą, mogą sobie pogadać. Jest takie zaciśnięcie, zaciśnięcie tych więzi. Tak. Też polecam. Fajnie dodatkowa. Czyli wartość. też właśnie wykorzystanie z psychologii społeczności, no nie? czyli to, że jesteśmy tak. jako ludzie w społeczności lubimy się tak. y, jakby dołączyć do społeczności, więc i y, być, y, być częścią grupy. Dobra, no to teraz idąc y, za twoją nauką, po skryptum zrobimy podcastu, trochę z maila do, do podcastu pisa zrobimy, gdzie y, ludzie mogą wejść, aby właśnie znaleźć y, y, mailingera i startup my way. Tak, więc startupmyway.com y, y, to jest podcast. Ewentualnie można wpisać Bogusz Pękalski w Google, to wam wyskoczy wszystko, co, co robię. Jeżeli chodzi o mailingera, to mailingr, tak? Tak jak kiedyś były flickr i tak dalej. Tego typu, tego typu taka końcówka, czyli mailing i r.com. I tam jest lista oczekujących na, na ten moment. Wystarczy wpisać tam maila. Dostaniecie ode mnie automatyczną odpowiedź i po prostu jeżeli, jeżeli chcecie dostać dostęp do aplikacji dzisiaj, to po prostu odpiszcie na tę odpowiedź i ja wam tam dam link do, do beta testów, bo jeszcze nie jest otwarta taka, taka publiczna rejestracja. Ewentualnie po prostu możesz napisać boguszmałpamailing.com e, maila, albo złapać mnie gdzieś na social mediach. Jak znacie moje imię i nazwisko, to jest na tyle oryginalne, że, że nie ma drugiego takiego człowieka. Jak piszesz w Google, to, nie ma, nie to, to znajdziesz tylko mnie. Także... No. Super, dziękuję za twój czas. Na pewno mega wartość dlatego, że jesteś z, z programistycznego, powiedzmy, środowiska. Po drugie, przeszedłeś drogę, zbudowałeś, budujesz dalej. Nie jest to tak, że gdzieś tam z historii, więc jesteś na bieżąco. Tak. Plus do tego uczysz jeszcze. To jest sztuka, żeby uczyć dodatkowo, nie robisz tylko uczyć jeszcze i masz z wielu różnych dziedzin doświadczenie, nie tylko w środku w teamie z programowania technicznie. Opowiadałeś właśnie, że nawet wchodziłeś do kogoś, to jest dopiero sprzedaż, no nie? czyli wszystkie te rzeczy, tak, czyli tak. ludzie mogą, jak będą się chcieć podczepić, pouczyć od ciebie, wejść, zobaczyć na produkty, zapisać się nawet i tworzyć, tak powiedziałeś, monetyzować lub zaoszczędzić czasu, lub zaoszczędzić pieniędzy. Dziękuję Bogusz. Dziękuję serdecznie, dzięki za zaproszenie i myślę, że jak ktoś słucha tego podcastu, to ja poruszam podobne Podobne y, tematy właśnie, budowa, budowa startupów, wpadnicie. No właśnie do tego, nie tego jeszcze, jeszcze na jesteś medialny, Apple Podcast, no nie? No to Spotify jest Spotify i tak dalej. Unikalna kombinacja, no nie? Jesteś na Spotify, YouTube. Y, 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 super profesjonalne studio. To, to, to już będzie dla, dla grupy zamkniętej, czyli dla mnie, personalna, że tak powiem, zapytam <laughs> tak, się właśnie. Dzisiaj jestem w domu, dzisiaj jestem w domu akurat. W no właśnie, to, więc, to op opowiem, op op opowiem to jeszcze ludziom, bo. Robiłem sobie tam research, patrzyłem sobie na twój content i bardzo mi się podoba te książki, co masz i fajne to studio masz zbudowane. Mm. Coś takiego też właśnie myślałem, zanim zrobiłem sobie taki tutaj setup. Ale ja to też fajnie to wygląda. Dzięki. I. Myślę sobie, zadam Ci pytanie, czy przeczytałeś wszystkie te książki, które tam są na tych, na tych półkach, no nie? Ale. Tak, a. nie, niestety jeszcze nie. Okej, okay, okej, okay, ale, ale zobaczcie sobie zdecydowanie Startup My Way y, lub drugi podcast z Mirkiem. Y, jak? Biznes Dziś. Biznes Dziś, właśnie. Gdzie nowy odcinek wyszedł, polecam, właśnie. Więc tak. super, super ludzie, bardzo fajni, bez jakichś tam ego i nie wiadomo nie wiem, właśnie błyskotliwości, tylko bo wiele, muszę to mówić zawsze, dlatego, że chcę edukować poprzez to, że, że to mówię, czyli tak jakby w sprzedaży to inoculate, mm -hmm. czyli to szczepienie, nie wiem, gdzieś tam do kogoś piszemy, no nie, i zapraszamy na podcast i ktoś pisze, odpisuje, wiesz, nie będę nazwiskami rzucał, ale odpisują ludzie, ktoś odpisuje, o nie, okej, okay, dlaczego nie, co mogę dla ciebie zrobić, z kim mogę cię połączyć, wiesz, tak dalej, no nie, nie, bo jestem. trenuję zasady niedostępności. No wiesz, to, to jest trudny temat, nie? Bo jeżeli dostajesz takich zaproszeń wiele, do mnie też wiele osób przychodzi, że oni chcą wystąpić u mnie. No, a ja z drugiej strony mam swoją listę. Jak sw ze swoich gości zapraszać, a nie gości z agencji PR-owej, która, która do mnie pisze i też mówię, nie, oniś pytają kiedy, a może komercyjnie, a może ci zapłacimy. No wiesz. Staram się, jak, jak mogę, to się staram faktycznie przychodzić, ale wyobrażam sobie, że na pewnym poziomie, jak dostajesz pięć zaproszeń dziennie, to po prostu musisz większość odrzucać. Więc to też jest tak, że im jesteś bardziej rozpoznawalny, tym musisz być mniej dostępny, bo inaczej nie zrobisz żadnej roboty. No to też. Niestety, to, czas to, jest ograniczony. To, to, to też na pewno, no nie. Natomiast tu masz tą cechę, no nie, właśnie tej otwartości. Ja to samo czy tam, nie, wiem, czy, czy Mirek, czy z ludźmi, którzy właśnie tak mieliśmy to jest fajne, dlatego, że tutaj w Stanach na przykład, to szybko już taką dygresję dam, ludzie, którzy są dostępni, oni mają, słuchaj, dziesięcioset, stokrotnie więcej na głowie i większe biznesy niż ludzie, którzy gdzieś tam, do których w Polsce pisze. I to jest dla mnie, Bogusz, po prostu największą mhm. rzeczą, nie? że środowisko wpływa na to naprawdę... Jaką jesteś rybą, jaką masz mentalność, jaki masz wiesz ten abandens, więc kurczę, mieliśmy wyciąć to, mieliśmy to zrobić w płatnym y, premium tym y, odcinku, ale <laughs> dobra, dzisiaj dajemy za darmo. Dzięki jeszcze raz za twój czas i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Życie bez gruchy jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gików.